Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w filmiku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was vloga. Jest godzina 13, dokładniej to 13:15. Ja już się ogarnęłam, dzisiaj mam wolne w szkole, ponieważ gimnazjum pisze testy gimnazjalne i u mnie w szkole są 3 dni wolne. Dzisiaj jest już ostatni dzień wolnego, bo jest piątek, już w poniedziałek muszę iść do szkoły, niestety. Do tego mam jeszcze 2 sprawdziany w następnym tygodniu, także sporo tego wszystkiego jest, ale postanowiłam nagrać dla Was vloga, ponieważ dawno takiego luźnego vloga nie było, z kilku dni. Ostatni był taki właśnie z kilku dni. Zobaczymy, czy ten będzie się składał z jednego dnia, czy dwóch. To jeszcze zobaczymy, ile będę miała materiału. Dzisiaj mam w planach pojechać do Ikei, ponieważ jest mi potrzebna jedna rzecz, ale na razie jej nie będę Wam pokazywać. Może jak jeszcze coś kupię w Ikei, to Wam tutaj zrobię taki mini haul. Teraz jadę do Martynki, biorę ze sobą prawdopodobnie fiszkę i może sobie pojeździmy trochę. Zobaczymy jeszcze. Jadę do niej o 15, więc mam jeszcze około 2 godzin, więc jeszcze pokręcę sobie włosy, ponieważ je dzisiaj umyłam i chcę je pokręcić. Zobaczcie, jaką mam dzisiaj piękną bluzeczkę. Kupiłam ją ostatnio w Zarze w nowej kolekcji. A ja we wtorek będę miała sprawdzian z języka polskiego, więc muszę trochę powtórzyć, ponieważ ja średnio przepadam za gramatyką. Wolę część polskiego właśnie taką z opowiadaniami, taką literaturę, a gramatyka no tak średnio. Pogoda nam dzisiaj mega dopisuje, jest bardzo ładnie, nie ma za dużego wiatru, także bardzo się cieszę. Także ja ogarnę włosy i później się do Was odezwę. Zobaczcie, jakie przed chwilą piękne case'y dostałam. 3 kolejne do kolekcji. Ostatnio na live'ie pokazywałam Wam moją kolekcję case'ów i jest ich już naprawdę sporo. A tutaj jeszcze takie 3 piękne do kolekcji. Taki zwykły, biały, minimalistyczny, taki właśnie mega ochronny. Tutaj taki słodki i jeszcze z atomówkami. Także bardzo, bardzo dziękuję, prześliczne case'y. Często pytacie się o moje stylizacje. Dzisiaj cała stylizacja jest Zary, bluzkę mam Zary, spodnie mam Zary, tutaj mam takie dziury. Zwykła stylizacja, ponieważ nie chciałam dzisiaj też brać krótkich spodenek, bo nie wiem jak będzie wieczorem, bo może zrobić się trochę chłodniej. A że jadę dopiero o 15, to pewnie do Ikei dopiero pojadę około godziny 19, także nie chcę zakładać krótkich spodenek, bo może mi być trochę zimno później. Pokręciłam już sobie włosy i jestem gotowa, także już wychodzę i jadę do Martynki, biorę ze sobą fiszkę, zaraz Wam pokażę, jaką mam. Ogólnie to miałam wcześniej taką fiszkę w kolorze pudrowo-różowym, taką ładną, a teraz też mam ładną, tylko że muszę Wam pokazać. Tak ona się prezentuje, Fish Skateboards z różowymi kółkami i jest szara, także bardzo mi się podoba. Wszystkim, jestem już z Martynką. Wyszłyśmy właśnie z galerii i będziemy sobie jechać na fiszkach, bo mamy ze sobą fiszki. Także są fiszki i będziemy sobie jeździć. Jestem u Martynki, później moja mama mnie odbiera i będziemy jechać do Ikei. Robimy slajma. Teraz Martynka wlewa maseczkę, która zastępuje klej przeźroczysty. I mamy slajma, nie jest go jakoś mega dużo, ale jest fajny. You are, you are, you are.
już jestem w IKEA, także zaraz będę szukać potrzebnej mi rzeczy i później się do Was odezwę. Wróciłam właśnie z zakupów, jestem mega zmęczona, ponieważ jest już późna godzina i marzę tylko o tym, aby po prostu już pójść spać, także pokażę Wam jeszcze szybko, co kupiłam. Tutaj zakupy z IKEA. Nie kupiłam jakoś mega dużo rzeczy, ponieważ kupiłam jeszcze kilka rzeczy, których tutaj na razie nie będę Wam pokazywać. Są to po prostu takie duże pudełka do organizacji, które też będą mi potrzebne w jednym filmie. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to kupiłam takie dwa kubki, które zawsze mi się podobały, w takim pudrowo-różowym kolorze. Są bardzo ładne, na przykład na jakieś kakao będą idealne. Tutaj mamy zwykłe świeczki, ponieważ przydają mi się do palenia właśnie w kominku. Tutaj mam jeszcze takie właśnie kartki kolorowe, też z IKEA. Zdziwiłam się, że właśnie tam je znalazłam, ale bardzo ładne, takie falowane, takie faliste. I takie dwie łopatki, jedna pewnie będzie do ciast, a druga będzie do mieszania slajmów, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby jedną łopatką mieszać slajmy i robić ciasta, więc kupiłam dwie, ponieważ fajnie się właśnie nią miesza slajmy, ale też jest mega do ciast. Także takie zakupy małe z IKEA. Kupiłam właśnie też te pudła organizacyjne, ale one są mega duże, więc nawet nie zmieszczą mi się w kadrze. I kupiłam też kilka rzeczy w Tigerze, ponieważ obok IKEA w takiej galerii jest Tiger, także postanowiłam, że tam zajrzę i Wam pokażę, co tam kupiłam. Zobaczcie, jaką mam fajną pościel. Mega się rzuca w oczy. I kupiłam takie różne koraliki, jakieś ozdoby. Już niedługo może zobaczycie w jakimś filmie, jak ozdabiam coś, ale zobaczycie jeszcze co. A z innych rzeczy to kupiłam takie dwie tasiemki, ponieważ one są naprawdę, chyba kosztują 2 zł, a są naprawdę fajne. W Tigerze zawsze kupuję te wszystkie moje tasiemki. Tutaj takie koraliki, je też można dodać do slajmów. Tutaj takie kolejne koraliki. Tutaj taka masa light clay, nigdy tego nie miałam, także zobaczę. Słaby kolor, ponieważ szary, no ale może będzie fajne. Tutaj takie brokaty, one są, no takie widzicie, w takich kuleczkach. I tutaj takie pomponiki kolorowe, takie mięciutkie. Ich jest 50 sztuk. O, hej! Widzę, że ciekawią ją tutaj moje zakupy. I to tyle z Tigera, a kupiłam też w takim sklepie coś takiego. Jest to glinka samoutwardzalna i podobno z tego można zrobić slajma, butter slajma. Także nigdy tego nie miałam. Jest to w cenie 15,49, także no nie wiem, mam nadzieję, że to mnie nie zawiedzie i będzie naprawdę fajne. Wiem, że w tym prawie całym holu jest wszystko o slajmach, ale po prostu jak byłam w sklepie, to nagle sobie przypomniałam o slajmach, o rzeczach do slajmów. Także to były moje wszystkie zakupy. Wiem, że nie wyglądam już dobrze. Moje włosy, które miały loki, już też nie wyglądają dobrze. Po całym dniu jestem bardzo zmęczona, ponieważ jest już godzina 21:30 i już serio nie mam siły na nic. I już idę spać, ponieważ no to nie będzie dobre, jak jeszcze będę z tej siedzieć, bo już po prostu sama zasnę na siedząco. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Składa on się z jednego dnia, ponieważ jutro też będę nagrywać prawdopodobnie jeden filmik. Osobny, nie vlog. Także zobaczymy, ile będzie materiału. Także ja się już z Wami żegnam. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!